Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, ja muszę trochę uważać ze swoją mową, bo wczoraj po nagrywaniu okazało się, że nadwyrężyłam sobie staw skokowo-żuchwowy. I niestety, ale może mi się blokować szczęka. Także, kurde, masakra wam powiem. Odcinki będą na pewno krótsze. I muszę trochę mniej mówić. Mieliśmy iść do Zary, więc od niej myślę, że możemy zacząć. Kwatermistrz kazał mi ci to dostarczyć. Dzięki, potrzebowałam nowej dostawy składników. Dostawy z miasta zawsze są spóźnione. Co poradzić? Okej, okay, czyli mamy pierwszego kwestika w sumie z głowy. Czy z samym w sobie kwatermistrzem coś więcej mogę podyskutować? Wychodzi na to, że nie. Ja dalej jestem w trakcie nagrywania dla Was na zapas, także będzie jak będzie z tym wszystkim. No i co? I widzę, że tutaj się zbierają kopacze, więc to może być jakiś na pewno plus. Jest na przykład furt. Ja niestety nie pamiętam, z kim rozmawiałam, a z kim nie. Jak mam o tym zapomnieć? Telepiesz się i latasz jak krwiopijca. Co się z tobą dzieje? Dlaczego tak bardzo boisz się ludzi? Poborców Triumviratu, nie bawisz tutaj zbyt długo, co? Wszyscy wiedzą o Triumviracie, a oni chcą mnie dorwać. Don jest z nich wszystkich najgorszy. Opowiedz mi o tym, tylko na spokojnie. Co tu mówić? Polują na mnie, bo nie mam im z czego zapłacić. Dlaczego miałbyś im cokolwiek płacić? Masz jakieś długi hazardowe? Hazardowe? Chciałbym. Ci kryminaliści zabierają ostatni kawałek złota z naszych kieszeni. I to po tym, jak już perspektywa łatwego zysku, która głównie przyciąga nas do tego miejsca, bardzo szybko się oddaliła. Nie zrozum mnie źle, do przeżycia wystarczy. Stać mnie, żeby sobie zafundować piwo każdej nocy. No i jedzenia z miasta też jest na tyle. To czemu nie zapłaciłeś? 2 tygodnie temu spokojnie sobie kopałem, gdy nagle usłyszałem dziwne skrzypienie. Zignorowałem to, bo myślałem, że to nic takiego. A nagle pulsowała się belka nade mną i było już za późno. To mnie całkowicie pogrzebało. Okej, udało mi się przeżyć. Przez cały tydzień nie mogłem się ruszyć i zostałem w łóżku. Teraz nadal nie czuję prawej ręki, dlatego nie mogę już płacić danin na rzecz Triumviratu. Nie jest łatwo wymachiwać kilofem jedną ręką. Nikt nie chce nawet zaoferować mi pomocy, tylko od razu mnie wyganiają. A jak już raz trafiłeś na listę, to ci nie odpuszczą. Ile jesteś im winien? 27 bryłek złota. Nawet będąc zdolnym do pracy, nie byłbym w stanie uzbierać tego w krócej niż 5 dni. Podatki dla miasta już odprowadziłem i ledwo mi starczyło na jedzenie. Nie mam na ochronę pieniędzy. Okej, a mi się wypaliła pochodnia. Zobaczmy. No widzę, że tutaj już nic ciekawego raczej chwilowo się nie dowiem. Tu idą jacyś kolejni kopacze. Powiem wam, że ta kopalnia jest tak ogromna, że może być z tym jakiś na pewno problem. Jest rumar, z którym nie mogę niestety gadać. Zaopatrzenie. Okej, to do Rodga. To na razie nie wiemy. Bransoleta. Podobno 55 zręczności trzeba mieć. Powiem wam, że tu jest dużo więcej questów niż nam się wydaje, ale myślę, że my nie będziemy w stanie zrobić wszystkiego. To by było zbyt proste. Okej, tu jest martwy kopacz. Wychodzi na to, że chyba musiał skądś spaść. Nie wiem, może. Okej, ale chyba udało mi się znaleźć wyjście. Tam na dole też jeszcze nie byliśmy.
Kwatermistrz otrzymał dostawę zaopatrzenia. Dobre wieści, możesz więc zacząć wydobywać. Superowo, dziękuję bardzo. Hej, zaczekaj, miałbym robótkę dla ciebie. No, o co chodzi? Wciąż szukam kilku zdolnych ludzi, którzy zechcą ze mną zapolować na pełzacze w kopalni. Niestety nie mogę przydzielić do tego rekrutów, jeśli sprawa nie jest wagi państwowej. Jestem od nich tylko jeden stopień wyżej, więc nie mam wśród nich autorytetu, co może poza kilkoma przypadkami. Dobra, co ja będę miał z tego? Coś się znajdzie, na przykład trochę roperii i niepowtarzalna szansa na podowarzyszenie mi. No i oczywiście szansa na pozyskanie trofeów z pełzaczy. Oczywiście, jeśli posiadasz niezbędną wiedzę. To jak, wchodzisz w to? No dobrze, wchodzę w to. Kozła ofiarnego już mamy. Jednemu kopaczowi bardzo zależało na zarobieniu dodatkowych pieniędzy. Nie mam zamiaru go od tego odwieźć. W końcu kogoś takiego potrzebujemy. Teraz musisz się dowiedzieć, co przyciąga te bestie. Wysmarujemy tym naszego ochotnika i będziemy mieli zabawę. Poczekam, aż pełzacze wyjdą ze swoich nor i uderzymy, kiedy nie będą się tego spodziewać. Za Albrechta. Co lubią pełzacze? Twoja w tym głowa, by się dowiedzieć. Jakiś punkt zaczepienia? Spytaj naszej kucharki Zary, zna się trochę na alchemii. Być może zna jakiś środek. Co wiesz o triumwiwacie? Znam tylko z opowieści. Co takiego mówią? Składa się z byłych kopaczy, którzy dzięki sile i szacunkowi założyli stowarzyszenie. Każdy z nich był kiedyś kopaczem, jednak przyszła pora na zmiany, gdyż nie chcieli harować na chociażby bryłkę złota. Wiesz, kto to zapoczątkował? Nie, i nie obchodzi mnie to. Tak długo jak podatki są odprowadzane i nie ma większych problemów, to mam to gdzieś. Mors nie żyje. Przykra sprawa, nasze dochodzenie nie było w stanie niczego ustalić. A więc odpuściliście sprawę? Co mamy niby zrobić bez dodatkowych poszlak? Najwidoczniej nic. Wiedziałeś, że poborcy biorą od kopaczy opłaty? Po zapłaceniu podatków poborcy każą kopaczom płacić ponownie. Nic o tym nie wiem, rekruci mi o tym nie mówili. Nic z tym nie zrobisz? Nie widzę w tym problemu, skoro nikt go nie zgłosił. Gdyby było to ważne, to rekruci by zareagowali. Ja jednak widzę pewien problem. Szantażują codziennie Mortiego o opłaty, a biedak nie może nawet pracować. Furt pomimo opłat został przez nich pobity, a nie chroniony, jak to mu obiecano. No przykro mi, jednak bez dowodów nic nie zrobię. U kogo mogę się nauczyć oprawiać pełzacze? Zapytaj Nemsa, w dawnych latach podobno był myśliwym. Dobra, to się może przydać. Ja gdzieś Nemsa widziałam. Honor, coś z tobą mogę zrobić, bo niestety, ale nie pamiętam. A, to jest ten, co można z nim wygrać. Szukam jakiejś błyskotki dla ukochanej. Możesz mi kogoś polecić? Coś tam przeklikałam. Pytam każdego po drodze. Być może będą w stanie ugrać jakiś lepszy interes. W zasadzie to coś mam. Za 500 bryłek złota będzie twoja. Wydaje mi się, że nie masz pojęcia, ile jest wart coś takiego. Za tyle złota dostanę co najmniej kilka takich. Sam nie wiem, ile według ciebie to może być warte. Dam ci 250 roperii. Sam nie wiem. No weź, i tak nie masz tego pożytku. Niech ci będzie, skoro to dla jakiejś ślicznej pani, przyjdź z odpowiednią ilością złota. Chcę odkupić bransoletę. To będzie 250. Superowo, odkupione. Moglibyśmy ją ukraść, ale na razie sobie odpuszczę. Kradzież kieszonkową. Dobra, spróbujmy wejść z powrotem wyżej. Tu są ci wszyscy poborcy. Strażnik kopalni. Okej, czyli za wiele nie ugram w tym momencie. Umar Honor Rodg. Okej, bransoleta, wabik. No, Zara akurat sobie spała, więc nie wiem, czy jest sens do niej iść teraz. W sumie tu na dole też jeszcze nie byliśmy. Tutaj miało coś być niby. A, ja tutaj byłam, ale chyba od dupy strony. Coś mi się wydaje, bo miejsce wydaje się być znajome. A, to sobie ten baron śpi. Ej, ty! Mówisz do mnie?
Tak, do ciebie nie wyglądasz na zwykłego kopacza. No tak, można to tak ująć. A ty coś za jeden? Jestem Dotter, najlepszy kopacz w okolicy, a ty, tak gwoli grzeczności, pechowy rozbitek. Mówisz, że uważasz się za najlepszego kopacza w okolicy? Ja się nie uważam i ja nim jestem. Najlepszy w tej kopalni złota, możesz popytać innych, jeśli mi nie wierzysz. Pewności ci nie brakuje. A czemu miałbym być skromny? To ja zarabiam tu najwięcej na wykopanym złocie. Nie powstrzymują mnie nawet ogromne opłaty dla triumwiratu. Jak to się stało, że jesteś najlepszy? Wiedza, przyjacielu, takie kajmarskie słowo na określenie, wiesz o co chodzi? Nadal nic nie wiem. Cóż, po prostu wiem, jak odpowiednio obrobić skałę, by wybite bryłki złota nie zamieniły się w bezwartościowy złoty pył. A jak to robisz? Chciałbyś pewnie wiedzieć, co? Oczywiście, że tak, mógłbyś mi pokazać? Chłopcze, jak pokażę swoje sztuczki na lewo i prawo, to miasto jeszcze by podniosło podatki. Nie, na mnie nie licz. Ty też płacisz triumwiratowi? Jasna sprawa, każdy płaci prędzej czy później. Kwestia tego, ile ci osób jesteś w stanie na to przyjąć. Albo jak w przypadku Morsa, umrzesz, jeśli uparcie będziesz trwał przy swoim. Dla mnie to nie problem, z uśmiechem na ustach oddaję im każdy samorodek, bo zasługuję tym na ich lojalność. Tak w ogóle, po co ci tego aż tyle? Kiedy zarabiasz tyle złota co ja, przyciąga to jednego lub dwóch zazdrosnych idiotów, którzy chcą mnie zaatakować i uciec ze złotem. Niedawno nawet ten idiota Furt próbował mnie okraść, gdy ja ciężko pracowałem. Nie wiem, jak można być tak bezczelnym. I triumfat ci pomógł? Oczywiście, poborcy, chłop płaci sumiennie, jednak nie tyle, ile ja. Zawsze dobrze jest mieć silnych przyjaciół. Rozumiem. Inni ludzie mieli raczej negatywne doświadczenia z poborcami. Chciałbym wyszkolić się w wydobyciu. Być może byłbym w stanie jednak ci jakoś pomóc. W zasadzie, jednak w dzisiejszych czasach nie można nikomu zaufać. Nie możesz. O tym się dopiero przekonam. Jedzenie, które dostarczają nam rekruci, strasznie tu spowszechniało i zwyczajnie przestało mi smakować. Potrzebowałbym czegoś nowego, smacznego. Roper jednak nie dostaniesz z góry. Nie mogę ryzykować, że spróbujesz ze mnie tak zedrzeć. Przecież sam mówisz, że zarabiasz tu najwięcej. To nie znaczy, że je rozdaję. Nie jestem aż tak głupi. Co mam zrobić? Podczas mojej ostatniej rozmowy z Umarem powiedział mi, jakie to szaszłyki Johanna są przepyszne. Na samą myślinka mi cieknie, muszę ich spróbować. Sama myśl o usmażeniu ich nad ogniskiem mniam, a więc załatwię ich kilka. Ile dokładnie? Jak nie są drogie, to 10 sztuk. W takim razie nie ma sprawy. Do tego jeszcze coś na gardło, jakieś przepyszne piwo, byle nie to z klasztoru. Rekruci powiedzieli, że woleliby pić ciepłe goblińskie szczyny, niż jeszcze raz kosztować tamtego. Marzy mi się coś lepszego, myślę, że tuzin kufli starczy. Dodam do listy, czy coś jeszcze sobie pan życzy? A, dawno nic nie paliłem. Załatw mi kilka skrętów. Im więcej, tym lepiej. Jasne, ruszam w drogę. Czego się nie robi dla innych, chcąc czegoś w zamian? Serio? Spruł się? Naprawdę. W sumie. Może mam gdzieś niepamięć? On nic nie ma przy sobie? To jest dopiero dziwne. No niestety będziemy musieli kupić niepamięć po drodze. Mam też książkę o wydobyciu. Interesująca wiedza na temat wydobycia. Powinienem przyjrzeć się temu bliżej. Dobra, Dotter się spluł, ale myślę, że przyjdzie czas, że się odpluje. Zresztą to się okaże. Okej, moi drodzy, jestem już. Potrzebowałam sobie znowu trochę zresetować szczękę. Ojej, masakra, wam powiem. Okej. Musimy coś teraz wymyślić. Tych zadań jest dosyć dużo. Jak to wygląda z tym triumwiratem, bo to nie jest do końca jako kwestik, nie? No tak nie do końca. My musimy iść do Zary. Ja niestety już nie pamiętam, gdzie ona jest. Ona chyba była gdzieś tu. Nie, no tutaj na pewno nie. Oni sobie gdzieś tam spali, nie?
Tu jest rumar, więc jestem na dobrej, na dobrym tropie. Tu jesteś. Pogadajmy z nią. Wiesz może, jak przyciągnąć pełzacza? Jeśli chodzi ci o coś, czemu nie mogą się oprzeć, to wiem. Dokładnie to miałem na myśli. Przynieś mi 4 ogniste pokrzywy, a wszystko ci powiem. Ogniste pokrzywy? Mówi się, że bulwy tych roślin są przysmakiem pełzaczy. Jak tylko poczują zapach, to od razu przybędą. Więc mam je tak wywabić? Naturalnie, przynieś mi te rośliny, odpowiednio przyrządzę. Laska, no to nie idź spać. Trzymaj, oto ogniste pokrzywy. Dobrze, jedną chwilę. Masz tu bulwy tych roślin. Super, a gdzie jest ten kopacz, ten nems cały? Bo on, z tego co zrozumiałam, też nam może co nieco pomóc. Nie widziałam go właśnie tutaj, żeby przyszedł spać. To znaczy, że on śpi gdzieś indziej. Dobre pytanie, gdzie? No niedobrze, bo faktycznie był taki chłop. Faktycznie z nim rozmawiałam. Ale gdzie on może być, to ja teraz tego nie wiem. Dobra, no nie będziemy szukać na razie gościa, bo raczej tego nie znajdę go. Zaraz się zabijemy przez przypadek, jak nie będę ostrożna. Tylko będę robić cuda. Dobra, wiecie co, bo jest późna noc w grze, jest 3:50, więc chyba wypadałoby podkraść komuś łóżko i iść spać do rana. No i dobra, i teraz powinno być go dużo prościej znaleźć, ale w sumie ja z Umarem bym poszła na polowanie. Mam przynętę. Teraz tylko wysmarujemy tym kopacza. Wątpię, byśmy się dzisiaj z tym wyrobili. Przyjdź jutro, będziemy mogli rozpocząć nasze polowanie za Albrechta. Mordo spam przed chwilą. Ale niech będzie, że pójdę spać jeszcze raz. Tylko pytanie, czy wiecie, ja żuwaczki z pełzacza wyjmę? Tu jesteś, nasz kozioł ofiarny został wysmarowany. Dobrze wiedzieć. Gotowy do akcji? Tak, możemy ruszać. Świetnie, pójdę przodem. Trzymajcie się blisko mnie. Za Albrechta. Czy to są wszyscy zebrani ochotnicy? Nie wygląda to za dobrze, co? Dobrze, że przynajmniej udało mi się przekonać tego rekruta i ciebie. No to będziemy robić za dwóch. Co ty nie powiesz? Za Albrechta, no superowo. Kurde, że też rekrut się zgodził na takie coś. Dobra, zobaczmy. Właśnie tutaj nie było tego Nemsa przypadkiem. Hej. Nauczysz mnie pozyskiwania trofeów? Nie wiem, czy jeszcze pamiętam swój fach. Na pewno mógłbym cię nauczyć zdzierania futer. Najlepszy byłem w oprawianiu pełzaczy. Mogę cię nauczyć odzyskania z nich płytek. Żuwaczki też można pozyskać, jednak nie mają szczególnego zastosowania. Z pytkami jest inaczej? Są wytrzymałe i można zrobić z nich zbroję. Jednak tylko nieliczni wiedzą, jak je zrobić. Okej, okay. Przekażesz mi wiedzę? Płytki były kiedyś moim zarobkiem. W stanie nauczyć cię tworzenia zbroi. Na Asun nie znam nikogo. Szczęścią myśliwych. Okej. Okay. Pokaż mi, jak patroszyć pełzacze. Z chęcią. Żuwaczki. I płytki. To się może zdecydowanie przydać. Nie będziemy pytać o zioła, no bo do palenia, no bo kurde, ja mam skręty. A nawet jakbym nie miał, Umar, ogarnij się, proszę cię, naprawdę. Ale szuka swojego tego punkcika konkretnego.
Gdzie my idziemy do cholery, żeby były też pełzacze po prostu? Będziemy tak łazić chyba po całej kopalni. Cholera, tego się właśnie spodziewałem. Co się stało? Nie ma tu srebrnika. Kogo? Pełzacza, na którego polujemy. Wielkie bydle i postrach całej kopalni. Wywlógł już wielu kopaczy. I co teraz? Na naszego kozła ofiarnego. Właśnie powinien już tu być. Mógłbyś sprawdzić, co się z nim dzieje? Jasne. Za Albrechta. On przecież stoi za mną. Excuse me, gościu. Chyba, że szukamy kogoś innego, ale... Bez sensu. Kopię przy wejściu do kopalni. A ty co? Czekamy na ciebie. Pora wkroczyć do akcji. Ja nie mogę. Miałem iść, ale cały się trzęsę ze strachu. Walnij sobie kilka głębszych i to ci powinno pomóc. Idealne. Dzięki. Tego mi było trzeba. No, idziesz czy nie idziesz? Idziesz za mną? Jak tam? Dobra, widzę, że muszę go tu... Dobra, to teraz się nieco oddalcie, żeby pełzacz się ze mną zainteresował. Dobra. O kurde, gościu zdech, normalnie. Srebrnik, ale wielkie bydle. Faktycznie przerośnięte. Cholerstwo. Tu se zeżar kogoś, ten pełzacz tak samo. Niestety, no. Srebrnik gryzie ziemię. Cholera, co za bydle. Oddałeś miastu wielką przysługę, dlatego znaleźć cię godna zapłata. Okej, dziękuję bardzo. Niestety, parę chrząszczy też poległo. Dużo żuwaczek z niego padło. Super, czyli zadanko wabik się nam udało. Dobrze, ładnie. Królewskie zachcianki, bransoleta Torgena. Muszę go znaleźć. Zupa z pełzacza. 10 żuwaczek. Czy ja mam tyle? Mam 5. A skąd mam zdobyć drugie 5? Ty, ale ty już nie łaź ze mną. Skąd mam znaleźć drugie 5 żuwaczek? Myślałam, że wiecie, że ten questik rozwiąże mój problem i skończymy sobie zadanką. A to nie jest aż tak proste. A, to by miałam pomóc znaleźć tamtego zioma, który już nawet nie mam pojęcia, gdzie jest. W sumie to może byśmy wydali tego kopacza. Wiem, gdzie ukrywa się Tyrus. Gdzie? W opuszczonym miejscu pobliżu wejścia do kopalni. W porządku, wyruszam zbadać teren. Dzięki za pomoc. Nie wiem, czy chce mi się wyprowadzać akurat tego kopacza, bo to w sumie... Wiecie, to były dwa questy tak naprawdę te same. One też w sumie mają bardzo podobną linię, także obojętnie co wybierzemy. Tu jest ta cała Gertrud, nice naprawdę. Tu jest Morty, poborca. Jak ja bym chciała wiedzieć, gdzie był ten gościu. Chyba tutaj, nie tutaj. Niedobrze, bo ja nie pamiętam. Tutaj na dole chyba był.
A jak nie, no to mam problem, bo nie pamiętam. O, tu jest Togen. Hej, ty! Mam twoją bransoletę. Serio? Nie masz pojęcia, jak bardzo się cieszę. Dzięki ci niezmierne. Nie ma problemu. Dobra, kolejny questik. Eskorta Ziemia. W sumie to nam się już zmniejszyła ta liczba questów. Myślę, że możemy stąd wyjść, tylko chciałabym wyjść stąd tak w miarę logicznie, a to nie jest chyba logiczne wyjście. Don cię wzywa, trzymaj klucz. Najlepiej idź prosto do niego, znajdziesz go w forcie. Okej. Co się dzieje? Skąd to zbiorowisko? Czemu się tym interesujesz? Nie mam pojęcia, chciałem tylko sprawdzić, czy będę w stanie wam pomóc. W jaki sposób? Jak powiesz mi, o co chodzi, to z pewnością coś wymyślę. Chodzi o kopaczy, planują bunt. Jak mogę wam pomóc? Dostałem informację, że kopacze planują bunt. Jednak nie dostałem żadnych imion. Chcemy dowiedzieć się, kto za tym stoi i z nim porozmawiać. Możesz dowiedzieć się dla nas imienia przywódcy buntu. Nie należysz do nas, ani nie jesteś kopaczem, więc powinno pójść łatwo. Spróbuję. Gdzie powinienem poszukać? Spytaj Franda. Ostatnio miał problem z jednym z kopaczy, Tyresem. On będzie ci w stanie na pewno coś o buncie powiedzieć. Okej. Czyli tu możemy teraz sobie wejść. Jest skrzyneczka. Oczywiście ja nie mam wytrychów, więc... Co tu robisz? Kto cię przepuścił? Wykonałem wiele zadań w twoim imieniu. Naprawdę? W takim razie musisz być godny zaufania. Niech będzie. Myślę, że możesz się nadać. Czemu nazywacie się Triumvivatem? Wasze stowarzyszenie ma chociaż pojęcie, co oznacza? Kto ty niby jesteś, że się tak do mnie odzywasz? Ciekaw, z kim nieznajomym. Powiedz jeszcze jedno słowo, a możesz się pożegnać z zębami. Odpowiadając jednak na pytanie, Triumvivat założyli wspólnie ze mną Kunisław i Frand. Postanowiliśmy ochraniać kopaczy. Z czasem przyłączyło się do nas więcej osób, a Kunisław i Frand oznajmili, że ja tu dowodzę. Tak stałem się Donem. Jednak masz rację, Triumvivatem już nie jesteśmy. Główna idea jest jednak ta sama. Chronimy kopaczy. Chyba faktycznie czas wymyślić nową nazwę. Zaczekaj. Mam dla ciebie pewne zadanie. Mianowicie, ciągle słyszę o pewnym kopaczu o imieniu Tyres. Ma spory dług. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz zapłacił za ochronę. Każdy kopacz jest tu pod naszą ochroną i wznosi odpowiednie opłaty. Jestem tego świadom. Przez taki szmat czasu Tyres musiał uzbierać pokaźną sumę. Chcę, byś dostarczył mi należne zaległości. Gdzie jest Tyres? Martwy, Frank trochę przesadził. A co ze złotem? To będzie twardy orzech do zgryzienia. Musiał je gdzieś ukryć. Wyglądasz mi na takiego, co lubi szukać. Przynieś mi ten skarb, a cię wynagrodzę. W jaki sposób? O tym pomówimy, jak już wykonasz zadanie. Okej. Mieć przy sobie kilof na wszelki wypadek. No dobra. Kolejna osoba, która się kompletnie nie focha, że sobie robię co chcę tutaj, jak przychodzę do siebie. Praktycznie. Kunisław, a Frant to przepraszam, gdzie będzie teraz w tym momencie? Ciężko powiedzieć, nie? Dobra, no musimy stąd jakoś teraz wybyć. Tak, żeby się też nie zgubić oczywiście. Mam nadzieję, że pójdzie nam to ładnie, sprawnie, pięknie i w ogóle. Bo jak nie, to będzie trochę przypiks. Ale oby się udało. Tutaj jest w tej kopalni sporo zadań. W teorii obieramy jakąś konkretną ścieżkę, no nie? Typu albo pomagamy kopaczom, albo Triumvivatowi. Ale w praktyce to tak... Tak średnio, w sensie niby coś tutaj od nas zależy, ale tak nie do końca. W sumie to taki wybór... Byleby był. To miejsce wygląda mega podejrzanie. Jak mam być szczera. Trzeba trochę połazić. Tu jest Frant. Siemano. W sumie to cię szukałam. Co wiesz o buncie kopaczy? Powiedział ci o nim Kunisław? Tak, mam pomóc znaleźć przywódcę buntu. Okej, Tyre jest już nam winien dużo złota i jest szansa, że jest częścią powstania lub do niego namawia. Ale przecież Tyre już nie żyje, podobnoż.
ależ mi Frant pomógł, naprawdę, cholera jasna, wiem multum rzeczy. Hej. Naprawdę. Tego mi było cholera jasna trzeba. Hej. Wiesz, dlaczego kopacze planują bunt? Skąd masz takie informacje? Pierwsze słyszę. Słyszałem od pewnego kopacza. Aha. Wiesz coś na ten temat? Nic mi o tym nie wiadomo. Próbowałeś okraść Dotera? Dlaczego? Przecież jest tu dość złota. Tak, jednak nie wyszło. Koleś ma jednak tupet. Bo? Koleś ma kieszenie pełne złota i jest najlepszym kopaczem, a nie chce się z nikim podzielić. Skąp jest jeden. To wystarczający powód, by go okraść? Prosiłem go o to, by dał mi parę wskazówek, jednak nie chciał mnie w ogóle słuchać. Dodatkowo dowiedziałem się od Nemsa, że ma książkę o wydobyciu i to tylko dzięki niej jest taki dobry. Chciałem wziąć od razu ją przeczytać, ale wtedy przyszli poborcy. Bydlaki, ja płaciłem im za ochronę. Przynajmniej nie muszę płacić już całej kwoty. Czemu? Zebrali całe moje złoto i dopiero wtedy mnie zostawili w spokoju. Muszę odprowadzić tylko płatę za wydobycie. Wspomniałeś książkę o wydobyciu. O co z nią chodzi? Oto na co wskazuje jej nazwa. Dzięki niej poprawisz umiejętności wydobycia. Dotar jest jednak dobry dzięki niej. Sam chcę być lepszy, by się wzbogacić. Byłoby wspaniale, gdybym mógł do niej zerknąć. Gdzie ją trzyma? Wydaje mi się, że trzyma ją zawsze przy sobie. Musisz być naprawdę zresztą, by ją zwędzić. Zawsze? Pewnie, idąc spać, gdzieś ją odkłada. Spróbuję się dostać do tej księgi. Sam chcę się czegoś nauczyć. Nie... Upewnij się, że się nie zorientuję, bo skończysz jak Morse. Zapamiętam. Mam książkę Dotera. Pokaż. Aha, coś z tego łapię. Nic dziwnego, że nie byłem w stanie się sam nauczyć. Masz najlepiej natychmiast ją odnieść do skrzyni. W zamian za pomoc pokażę ci parę sztuczek. Musisz mieć wpojone dobre podstawy. Opanowując je, wyjdziesz na tym lepiej. Opłatę za wydobycie, tak, cena za możliwość wydobycia. Na pomoc ze strony poborców nie mam już co liczyć. Wiesz, gdzie Tyres ukrył swoje złoto? Nie wiem, gdybym wiedział, to już dawno bym je zwędził. Okej. A może spróbujemy się przyznać, że wiemy o buncie od tego? Kuniso, chcę bym znalazł przywódcę. Przykro mi, nie mogę ci pomóc. Okej, dobra. Zwykli kopacze to mi tam nie pomogą raczej. Kopacze mnie też lubią? Nie wszyscy. Dziwne troszkę. Tu jest furt, a ja się teraz aktualnie kręcę chyba w kółko, nie? Hej, ty. Może Nems mi coś podpowie. Wiesz coś o buncie kopaczy? Dlaczego chcesz wiedzieć? Chcę pomóc. Dość tego wyzysku kopaczy. Problemy Tyresa z Frandem i śmierć Morsa bardzo mnie dotknęły. Nie mogę im odpuścić. Naprawdę interesujący punkt widzenia. Rodk przecież jest kowalem, a nie kopaczem. Co z tego? Ma wiele wspólnego. Wiele kopaczy do niego chodzi. Okej, czyli do Rodsa idziemy. Wiesz, gdzie Tyres ukrył złoto? Tyres? Nie mam pojęcia, rzadko rozmawialiśmy. Słyszałem, że Triumvirat go zamordował. No, wiesz, tyle i ja, gościu. To tyle, to i ja też wiem. Zobaczmy, kto tutaj jest. Nikt konkretny. Okej. Chciałabym się tak nie gubić w tej kopalni. Ale myślę, że to jest dla mnie niewykonalne. Po prostu. Okej, znowu wróciłam do punktu wyjścia. A może Zara coś wie? Nie ma zielonego pojęcia.
A może Holga mi coś podpowie? Hej, ty! Tak myślałam, że nie, bo jego w sumie większość czasu tutaj w ogóle nie było, nie? Hej! Gertrud też ma mnie gdzieś pod tym względem. A Morty może? Hej! Wiesz, gdzie Tyers ukrył złoto? Szukasz Tyersa? Przecież został zamordowany, kiedy Triumvirat z tym skończy. Szukam złota. Nie wiem nic o złocie, zawsze trzymał wszystko dla siebie. Wiesz coś o buncie kopaczy? Bunt kopaczy? Pierwsze słyszę. Szukam obecnie pracy, więc nie mam czasu na żadne zamieszki. Czemu nie pójdziesz do rekrutów? Bo to ich nie interesuje, tylko Umar jest godny zaufania. Reszta rekrutów od razu odwraca wzrok, jak tylko mowa o jakichś problemach z poborcami. W zamian otrzymują od nich małe premie, które oczywiście są opłacane z kieszeni kopaczy. Tylko Umar nie bierze w tym udziału. Wątpię nawet, żeby wiedział o łapówkach. A co z innymi pracami? Nie ma tu nic innego do roboty? Trzeba pozbyć się pozaczyć z ich gniazd, jednak sam wiesz, co się do tego, że się nie nadaje. Mógłbym co najmniej robić za nosi wodę albo lizać buty poborcom. Rozumiem. Poza tym nie więcej do roboty, nic mi nie przychodzi do głowy. Chociaż zaczekaj, chyba Kowal szukał kogoś do pomocy przy inwentaryzacji. Więc co, zamiast tak steczeć, to pójdę i lepiej sprawdzę, czy coś się dla ciebie znajdzie. To poczekam w końcu, gdzie miałbym się udać. Hej, ty! Moment. Co wiesz o łapówkach rekrutów? Umar nic z tym nie robi, jakby był kompletnie ślepy. A masz jakieś dowody, że rekruci biorą w łapę, czy to tylko domysły? Widziałem całe to zajście, w nocy spotykałem się z poborcami. Widziałem nawet, jak Honor przyjął całkiem pokaźny mieszek złota od Togena. Poza tym to oczywiście skoro rekruci natychmiast idą w przeciwną stronę, co ludzie z Triumviratu. Gdzie się spotykali? Widziałem w ciemnym zaokamarku, stali w opuszczonym przejściu. Wątpię jednak, by w najbliższym czasie się tam pojawili. To gdzie miałbym ich spotkać? Porozglądę się po każdym kącie, jednak na pewno nie wcześniej niż o północy. Ostatnim razem spotkałem ich zaraz po północy, gdy każdy szedł już spać. Mógłbym pokazać, na co mnie stać. Mógłbym zapłacić za ciebie lub spróbować zdobyć listę. Wyświadczyłbyś mi przysługę. Okej. To jest naprawdę dużo do zrobienia w tej kopalni, nie? Bardzo dużo. Oj, bardzo. W sumie oprócz tego, że łatwo się tutaj zgubić, to jeszcze jest dużo do zrobienia. Na szczęście tam nie kopią na górze, bo już bym w ogóle musiała włazić w jakieś cudne miejsca. Tutaj chyba nie ma sensu na razie schodzić, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczmy. Gdzie by się teraz udać w sumie? Gdybym ja, kurde, pamiętała każde przejście, gdzie ono prowadzi, to naprawdę byłoby mi wygodniej w życiu. O, cholera jasna. Ja się chyba nie zapisałam nigdzie, nie? Dajcie mi chwilę. Okej, moi drodzy, jestem tutaj z powrotem. To nie będzie łatwe, żeby zdobyć smoczy korzeń i nie umrzeć. Chyba wszyscy o tym wiemy, nie? Zaraz spadnę. No nie wiem, czy to jest mądre, co robię. Okej, udało się na szczęście.
Ale powiem wam, że to był bardzo sprytny zabieg. Kurde, no, naprawdę. Nawet ja nie wiem, gdzie ja w sumie jestem teraz. Znowu. A nawet jak wiem, to nie wiem, jak stąd wyjść. Ja mam tutaj bardzo duży problem, żeby się dostać, wiecie, do tej głównej miejscówki, gdzie jest ten baron, gdzie on sobie siedzi i w ogóle. To jest akurat duży problem dla mnie. Bo ta kopalnia jest dosyć nieintuicyjna. Hej, ty. Cześć, panie kwatermistrz. Ty mi nic nie powiesz, nie? Staram się też, wiecie, zapamiętywać mniej więcej, co gdzie jest, ale to jest bardzo trudne w tym miejscu. O, chyba dotarłam do miejsca, gdzie chciałam. Niestety potrzebujemy nowej pochodni. I zobaczmy, tu jest Honor. Hej, ty. Coś możemy zrobić z tobą? Słyszałem, że przyjmujesz prawnie, pewnie dodatkowe zarobki, co? Mam na myśli łapówki od poborców. Co? Moi chłopcy nie dają się przekupić. No na pewno, stary, na pewno. A może zwykli rekruci mi w tym pomogą? Wątpię w co. Hej, ty. A ten baron Severin? On tak sobie tutaj chodzi. Furt został pobity przez poborców. Nie otrzymałem żadnej skargi i moi rekruci też nic nie zgłaszali. W czym problem? Najwidoczniej go nie ma. Zamierzasz powstrzymać trąbiwat? Nie mam dowodów. Możemy mieć tylko coś tam. Wiedziałeś, że twoi rekruci biorą łapówki? Co? Jak możesz tak mówić? Masz jakieś dowody? Nie. W takim razie przestań opowiadać głupoty. No na pewno. Czy nie potrzebujesz przypadkiem pomocnej dłoni? Morty wspominał coś o inwentaryzacji. Nie potrzebujesz kogoś do pomocy? Cóż, przydałby mi się krzepki, sprytny osobnik jak ty. Rzeczywiście nadal szukam kogoś do sprawdzania ksiąg, zebrania złota i innych różnych zadań. Więc buchmacherka z mięśniami. Dokładnie tak. Szczerze to ugrzązłbym w tej robocie, nie byłoby to zbyt ekscytujące. Morty z kolei potrzebuje pracy, aby móc opłacić ochronę. Ten kaleka chce u mnie pracować, podniesienie książki byłoby dla niego zbyt wymagające. Zapomnij o mojej ofercie. Byłoby to zbyt stresujące. Dałbyś mu chociaż szansę. Jak i będzie w takim aspekcie braki, to zawsze możesz mu pokazać co i jak. Jestem pewien, że będzie traktował tę pracę poważnie. Od tych pieniędzy będzie zależało jego życie, przynajmniej tak to przedstawię. No nie wiem, niech będzie. Jak rozwiąże proste zadanie obliczeniowe, to zatrudnię go na okres próbny. Ale gdyby spróbował coś ukraść, to może pożegnać się z dłońmi. Przysięgam na mój młot. Co wiesz o książce dotarł na temat wydobycia? Słyszałem tylko plotki od Morsa. Chwilę po tym zginął. Cała ta sprawa z Morsem jest podejrzana. Umiera od razu po rozmowie z tobą. Chyba postradałeś już rozum. Czy naprawdę nie podejrzewasz? Na to wygląda. Możesz zapomnieć, nie mam powodu, by się z kimkolwiek kłócić. Popytaj osób, nie miałbym na tyle odwagi. Mógłbyś do tego kogoś wynająć, na przykład poborców. Poborców? Nie głupi pomysł. Co, przyznajesz się? Ależ nie, nie bądź niedorzeczny. Chodziło mi o to, że poborcy zabili Morsa na zlecenie. W końcu odmówił wpłaty pieniędzy za ochronę. Gdyby ktoś im dał takie zlecenie, to byłoby to nawet im na rękę. Możesz mieć rację. Spróbuj z nimi trochę pogawędzić, komuś na pewno coś się wymsknie. Kto mógłby jednak ze śmierci Morsa coś zyskać? Przyjrzę się tej sprawie, sprawdzę kto co wie. Nems wspomniał, że zwracasz uwagę na pewne rzeczy. Czasami wiem więcej niż miałem zamiar wiedzieć. Chciałbym się coś o buncie dowiedzieć. Chciałbym się przyłączyć.
A co cię on obchodzi? Nie jesteś przecież kopaczem i raczej nim nie zostaniesz. Już wystarczająco długo dostrzegam nadużycie władzy w kopalni. Nie jestem pewien, czy jesteś przyjacielem kopaczy. Jak mógłbym się cię przekonać? Pomagając tym biedakom. Okej. Dobra. Ogarniemy to, myślę sobie, na spokojnie. Moi drodzy, będziemy chyba wychodzić z kopalni. Będziemy musieli oczywiście zapłacić podatek od bryłek. Przynajmniej tak myślę. No a wychodzimy, bo mamy też parę zadań poza kopalnią do zrobienia. Zresztą 2 dni siedzieć w kopalni, 2 odcinki, to jest dosyć dużo czasu. Okej. Dostałem jakieś porady nowe. Okej. Mana się regeneruje na pustkowiu. To ciekawe bardzo. Musimy się pozbyć trochę zębaczy. O cholera jasna. Kurde, no skrzu mi zębacza. Nieładnie. Cóż. Pytanie, co my w sumie możemy teraz zrobić, no nie? Zamieszki, królewskie zachcianki, eskorta Wadura, ziemia zębaczy. A ty jesteś zadowolony może? Dalej jest pełno tych bestii? No wiem, że jest stary, ale chciałam tylko sprawdzić. Dobrze, moi drodzy, no wydaje mi się, że możemy zakończyć na dzisiaj. Chociaż w sumie jeszcze moglibyśmy poklepać zębacze. To nie jest chyba aż tak głupi pomysł. Gorzej, że one... są trochę problematyczne. No jasne. Nie ma tak wpaść, wiecie, w sam środek wszystkiego. Zeżrą mnie, no przecież to jest oczywiste, ja już się nawet Okej. Mogę teraz wczytać, jak już umarłam. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, na razie nie będziemy przedłużać. W kolejnym odcinku spróbujemy pokonać tutaj te zębacze w okolicy, żeby wykonać kłościka. Myślę też, że dobrym pomysłem będzie zająć się tą eskortą Wadura. Pójdziemy też kupić parę rzeczy dla naszego paniusia z królewskich zachcianek. No i kurde, mamy dużo rzeczy do zrobienia w kopalni. Bardzo dużo. Także tyle to jest ode mnie jak na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie pod filmem. I tyle. Trzymajcie się i życzę Wam miłego dnia. Cześć!